Dzień dobry, z piwkę można? Nie, jeżeli pić, nie. Ale proszę pana, 10 lat klientem jestem waszym. Co? 10 lat klientem jestem. Nie można z piwkiem? Tak, ale tylko dzisiaj był kimchista ten... tak samo puścił po prostu. Czy dzisiaj można? Jeżeli u pana jest zamknięta ona? Zamknięte jest. Zamknięte oczywiście może. Dobra. Ja myślałem, że pan chce tutaj pić. Nie. To dopiero później. Na miejscu na nas? Ja mam pytanie, czy z piwkiem można? Może ze swoim? Tak? I co mogę wypić wtedy? Dobrze. Sobie wezmę kartę i przejrzę. Dobry, z piwkiem można? Można? Dobra. Elegancko. Ktoś nie pozwala jakoś z piwem. Dobry. Ja mam pytanie, czy taksówce można z piwkiem? Można. A można pić to piwko? Tam kolega jest pierwszy. Z nim rozumiem. Panowie. Piwkiem? No? Można, tylko nie można pić tego. Jak się rozleje? Jak się rozleje, to wie pan. Aha, czyli w ogóle niczego nie można pić? Chodzi o piwo. No, pan, jak się wody pije, to raczej nikt tam nic nie mówi. Aha. Ale alkohole ja pić sobie. Dobre, z piwkiem można? Jestem dobry, ale nie można z piwką, nie można, ty co? No proszę pana, dzisiaj klientem jestem waszym. Ale nie można taki, na takiej zasadzie w Polsce z piwką do taksówki, nie wolno, ty co? A skąd pan jest? Z Ukrainy jestem, ale nie wolno w Polsce z piwem. A jest polski. W Ukrainie wszystko można, a w Ukrainie nie można. Bo w Polsce nie można, w Ukrainie można. W Ukrainie bomba, a w Polsce nie ma bomby. To co teraz mam zrobić? To co teraz? Pierdalać co? Albo... Dobra, i tak nie chciałem jechać tą taksówką, nara. No.